Jest 6 dzień maja, Marta Piasecka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na portal InfoFlash. To już 72 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W Mariupolu trwa blokada ukraińskich pododdziałów w zakładach metalurgicznych Azovstal. W niektórych rejonach kombinatu wojska rosyjskie wznowiły szturm przy wsparciu z powietrza. Do tej pory udało się ewakuować niemal 500 osób z oblężonej przez Rosjan huty Azovstal, Mariupola i okolicznych miejscowości. Dziś akcja ma być kontynuowana. Na Ukrainie odnotowano już ponad 6700 ofiar cywilnych, zarówno zamordowanych, jak i rannych. Jednak rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych może być znacznie wyższa. Jak podkreśla stała przedstawicielka USA przy ONZ, kłamstwa ogłoszone przez Rosję na arenie międzynarodowej dotyczące jej agresji na Ukrainę wykraczają poza ludzki rozum i zdrowy rozsądek. Rosja opracowała szczegółowy plan agresji na Mołdawię, a dniem jej rozpoczęcia może być 9 maja, czyli obchodzony w Rosji jako Dzień Zwycięstwa w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Tak donoszą ukraińskie media, powołując się na źródła w ukraińskich służbach specjalnych. Prawdopodobne powodzenie rosyjskiej agresji doprowadziłoby do otwarcia drugiego frontu w wojnie z Ukrainą. Dziś kolejna próba porozumienia ambasadorów unijnych państw w sprawie 6. pakietu sankcji wobec Rosji. Dotychczasowe konsultacje potwierdziły duże różnice zdań i właśnie dlatego zaplanowane na czwartek rozmowy nie doszły do skutku. Tymczasem polskie przedsiębiorstwo naftowo-gazowe zarezerwowało przepustowość terminalu skroplonego gazu ziemnego w litewskiej Klaipėdzie dla 6 statków, poinformował o tym litewski minister energii. Kapsuła Crew Dragon firmy SpaceX Elona Muska powróciła po półrocznej misji w kosmosie, wodując w Zatoce Meksykańskiej. Na pokładzie znajdowało się 3 amerykańskich astronautów z NASA, a Europejską Agencję Kosmiczną reprezentował astronauta z Niemiec. To wszystko na teraz. Więcej na naszym portalu TVP Info. Do zobaczenia.